alert. Hostile remains at large. No, to jest bardzo fajnie eksponat przedstawiony, że to działający. Napięcie zamka, zabezpieczenie. Wrzucenie. Pociąg WKD. Ze stacji Warszawa Śródmieście już, WKD. Już wiemy, co to jest WKD. Mazowiecki Radońska. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Są emocje. Line S3. Towarowy, to nasz? No, tak. Tylko musimy wskoczyć w ten, w trakcie biegu pociągu. Poczułaś już tego demona ruchu? Jeszcze nie, za wcześnie. O 7 jak wstałam. Tak. Silniki asynchroniczne silnikami asynchronicznymi, ale opory rozruchowe, to jest dźwięk. No, z okazji setnej niepodległości patriotyczne malowanie, MP-09. Lokomotywa była w malowaniu, mieliśmy sobie zdjęcie zrobić. Uciekła nam. Ale ładne za to opory rozruchowe w nią, tak zamkniętej przestrzeni, nie? To co? Idziemy do WKD. Nie wiem, zobaczymy to też tak, wiem. O, Predator. Dobra, wygląda jak na YouTubie. Ej, tak, proszę.
Słucham? Musimy już nie idzie kasować? Nie, już nie, jest ważne do jutra. O, Predator pojechał, na niego nie zdążyliśmy, ale tutaj mamy... Warszawska lekka kolej dojazdowa, ewenement w skali kraju. Wysoka jakaś taka, nie? No. Ale to dlatego, że ten, perony są niskie. Czyli jedziemy tam? Tak. Kolej dojazdowa zaliczona, jechaliśmy, jeden przystanek i jakieś 30 sekund, ale nie to się liczy. I tutaj odjazd. To był najszybszy pociąg, to był najszybszy pociąg w moim życiu. Nigdy nie jechałem 30 sekund pociągiem. Ale warto było, fajnie było, nie? Dobra, teraz tramwaj, chodźmy. O, nie zdążyliśmy poczekać i zobacz, działa. Muzeum Powstania Warszawskiego. Cel osiągnięty. No, gdzie jest? Na szkódnicy z aluminium, bo lepiej oddaje ciepło. Żeby było można pod płaszczem schować całą broń, no to tu masz na dole stena, masz nieruchomą tą kolbę. W polskiej konstrukcji ciach jest składana, ładnie to zawijasz, chowasz pod płaszcz i cię nie widać. No i właśnie przerzucono ten nieszczęsny magazynek tu z lewej strony na dół, żeby to było poręczniejsze. Tutaj widać trzy granaty ręczne robione też metodami konspiracyjnymi. I to jest bardzo fajny eksponat przedstawiony, że działający. Napięcie zamka, zabezpieczenie, zrzucenie, spust. Twoje klapki. Zasada działania pistoletu maszynowego STEN. Naciągamy zamek, jest broń zabezpieczona. Teraz jest odbezpieczona. Do góry zabezpieczamy. Bezpiecznik działa. Odbezpieczamy. I strzał. Proste. Mordercze. I skuteczne.
jeszcze, żeby nie było, że jak przyjechaliśmy do Warszawy, to nie zobaczyliśmy kurczę centralnej budowli, bo jakoś dzisiaj przez cały dzień się tutaj ten region omijało. Prawda. Dobra. Zaliczone. Idziemy dalej do pociągów następnych. Jeden z tych pierwszych jeszcze. Bo z naszym demonem ruchu ogarniamy trzeci dworzec w Śródmieście w Warszawie. Wszystkie ze sobą niepołączone. Centralny tam. To było rano. Tam, o, tam centralny. Zimno, słabo mi klawiatura reaguje. Za tym centralnym mamy dworzec WKD, też w Warszawie Śródmieście. A tutaj po kolei regionalnych. Za 5 minut pociąg, idziemy. Później trzeba zobaczyć, czym jedziemy, bo nie spojrzałem tak szybko przyjechał, co to jest. Co zwiedzamy nowoczesnego. Nawet na linię nie spojrzałem, tylko to, że się kierunek wskaza. Ale to było napisane, nie? Zachód. Opa, Warszawa Śródmieście. Co? Dzień pełen przygód, nie? Bardzo w ruchu. No. Już prawie jest 9 km przeszliśmy. Tak, siedząc w pociągach przeszliśmy 9 km. Intensywnie zwiedzaliśmy pociągi w środku. Tak. No i żeby nie było, to też kulturalnie muzeum zwiedziliśmy w stanie warszawskiego. Żeby nie było. Żeby nie było, że jesteśmy monotematyczni. Mamy tylko jedną pasję. Komentarz własny do siebie, o sobie, że też to jest nasza... Nie, to nie będzie długo. Dziewicza jazda kolejami mazowieckimi. Zupełnie inne kolory, u nas są takie niebieskie, pomorskie. Tutaj dominuje żółty i zielony. Kładę nowiutkie składy. No tutaj z drugiej strony warszawski SKM. Tym nam się dzisiaj nie udało przejechać, a dzień się kończy, więc... Może następnym razem. Ale to tak było dany dzień, bo jechaliśmy pociągiem Intercity, warszawską koleją dojazdową, to jest co innego, teraz kolejami mazowieckimi, co innego, metrem, co innego, tramwaj i trzy razy autobus. Jak to wygląda peron z tej strony? Nie, z tej strony byśmy spadli na twarz. I stacja końcowa osiągnięta po różnych wędrach. Uwaga, peron jest wyższy niż wagon. Już wiemy, czym jechaliśmy. Hirtem. Nie, a ty zauważasz? Daj mu iść, panie. Nie da mu iść, to my wchodzimy.